Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Zapomniałem zdjąć bluzy, jest mi bardzo gorąco i ja Was witam bardzo gorąco na kolejnym właśnie odcinku z serii właśnie Warmińsko-Mazurskiego FOP 2. Jak widzicie, 60 dzisiaj. Już dawno ich, nie, w sumie była widziana. Ale ostatnio to tam główny plan MTZ był tylko na głównym planie. I tak, dzisiaj jedziemy sobie siać nawozy na rzepak. Na nowym polu właśnie już kolejnym. Jakie nam doszło. Właśnie, o, tu ten rzepak po prawej, jak widzicie, taki średni na razie, ale nawozu się posypie, to będzie git rzepak. No i naszą siewką właśnie z Unii jedziemy. A ten, zamontowałem inosę komputera z Unii i ten, i teraz będę miał taki ten. No, a ile za ten komputer zapłaciłeś? No nic. O, no nie, a tak to byś zapłacił pewno 10 tysięcy. Nie, mniej. No, to 8. Nie, mniej, z Amazonu są po 24. No, a z Unii to pewnie będzie zdycha. Nie, Unia to aż tak nie. Unia jest tania firma. Dobra, jak widzicie, konfiguracja GPS-a się powiodła. Ty, iginek jest tak jak GPS powiedział. 10 metrów i koniec. No, jak widzicie, Widzisz? trochę nas taki Ericsson oszukał, bo pisze, że 18 metrów rozrzutu, a 10 metrów aby jest rozrzutu, więc no, nie, no niestety tak jakoś słabo sypie. Ale to się wymieni kiedyś ten rozsiewacz. Albo się talerze dokupi, może jakieś dłuższe rozrzutniki, czy jak to się nazywa, te takie miki, jak to się nazywa, takie te. Łopatki tam są takie. No, no, te łopatki się kupi przedłużające, jak mają z Unii w ogóle, bo pewnie może specjalnie takie małe talerze zrobić, żeby potem jeszcze większe kupować tej szajsy. No. Nówka rozsiewacza. Już za mały, można powiedzieć. No, ale też na te areały, co ja teraz będę miał, no to moim zdaniem tak czy siak będzie już za mały. Więc będzie trzeba wymienić. No już, który jest sezon u mnie? Czwarty chyba sezon u mnie jest. Ty, ale równiuśkie jest to pole. Jak Miki Ta. tam GPS-a zaczynałem, nie? To tutaj idealnie się GPS Ej, kończy. Michał, ja miałem pełną kastę. Siewu? No. No? Na pewno? Mhm. To na hektar bym całą kastę wysiał? No nie wiem, ale na pewno miałeś pełną. Bo sypałem. 700 kilo bym wysiał na hektar? No sypałem ci do pełna. A tam przecież na hektar wysiałem 150 kilo. A ja nie wiem, czemu to. Niemożliwe. To nie wiem czemu, ale I naprawdę mi miałeś. się wód teraz przybraknie, tak to by mi nie zabrakło. Aha, to dziwne, ale miałeś pełną, na serio ci mówię. Nie patrzyłem nawet, ale może szkoda. Jak widzicie, tutaj Tokyo Drifta trochę zrobiłem. Przy nawracaniu, ale na takie duże pole to trochę nawozu się zejdzie. To Może ponad. weź, mogłeś się napić przed tym odcinkiem, a nie na odcinku. Bo to słychać, jak ty pijesz, jak No butelka ja wiem, gaśnie. ale ja tu chcę przypomnieć ludziom o nawadnianiu się, bo to gorące dni mamy, zwłaszcza dzisiaj. To naprawdę, to jest tak gorąco, Wiesz, że o mam trzeciej. grzejnik odkręcony. O Boże, o trzeciej rano, jak pewna tu osoba od nas wyjeżdżała na Śląsk, to ten. To było chyba 14 stopni dzisiaj. No a jak ja wyjeżdżałem, to było 16, no to za dużo nie A poprawiło. w Szczecinie było 6 w nocy. Czaisz No. to? Czerwiec. A dopiero było 36. No, jak widzicie, 60 daje radę przy tym rozsiewaczu. Ale następny to już będzie ciężko miał MTZ z nim. O kurde, ale mi altaba zarąbało. Ojej, jak dobra. No, jak widzicie, GPS przydatny mod, bo na takie właśnie rozsiewacze jak ten, gdzie nie wiadomo jaka szerokość, no to ci GPS powie jaka szerokość i w ogóle. Tu sobie na poprzeczu jeszcze rozsieję. Ale Gienek ci powiem, nie? Cztery długości zrobiłem. Nie no, dwie długości i raz dookoła, nie? Pół rozsiewacza mi poszło. Masakra. No. Pole nówka, sztuka, nieśmigane. Znaczy śmigane oczywiście było tu uprawiane, jak mogliście kiedyś zauważyć na odcinkach. Ale. Ja to muszę, kurde, sprawdzić swoje finanse. Moje czy I twoje? nie!
Kurde, idę na jajka sprzedać. Ale co ile? Ja jestem biedny. A ty patrzysz, ile ja mam na koncie, tak? Ile ja mam? Aha! Bo ty to tam masz mało. Łe, tylko 3 suby za te jajka. Tylko 3 stówy. Ginek w szoku normalnie. O Boże, tam już kolejne zbiorą. Tam te kury Miki musisz macać trochę może, żeby lepiej ci niosły jaj. O, czekaj, jeszcze jestem sprzedawcą. No, kur... Ło! Za sztukę aż tyle? Ile? 17. Za jedno jajko? Nie wiem, no ile tam zebrałeś? To jedno. Ja pierdolę. Złote chyba te twoje jajka. Takie prestiżowe. Ten. Dobra, teraz to ja jadę sobie do sklepu. Co jesz kupić? A co myślisz, szef? Chlip! No G na pewno. Widzicie malownicze tereny Warmii i Mazur, piękne wręcz. Zresztą takie zdjęcie czasne. Trochę te ścieżki od GPS-a widać na zdjęciu, ale to ta mniejsza o większe. No, ludzie ogólnie, nie wiem czy wam mówiłem, ale byłem ostatnio nagrywał właśnie taką akcję sianokosy fajną. I nie wiem czy to już możliwe, że to będziecie już mieć na kanale, zależy, bo u grafika zamówiłem miniaturkę, ale coś grafik mimo czasu ostatnio, ale no zobaczę, no raczej to w sobotę. Ej, Ginek, jestem na minusie ogólnie, nie wiem czemu. Minus 30. Bo No. jestem głupi, osobne konta są wyłączone. Czekaj, moment. Ej, czy moje 360 zł? Już, masz. O. Kurde, już mnie tu chciało szukać. Ten, no bo mi zaczął ujmować hajs z konta i wiesz. No, trudno, lepiej żebyś ty był na minusie niż ja. Ale sąsiad to jest jednak złodziej. A na podatki będziesz miał? Bo Jak coś sprzedam, to będę miał. ogólnie Ginek myślał, że ja go okradam, co ten zawsze jak przewinę noc. I dzisiaj liczyliśmy ile za jego sprzęt, to ja chciałem od niego 1100, a to wyjdzie, że 1300 będzie mi musiał dać. Ale jesteśmy teraz rozliczeni i koniec. No. Jeszcze 7 dych odsetki od kredytu, więc akurat 1300. Ale wiesz. Szanujmy się jak bracia, ale liczmy się jak Żydzi, tak? No, możliwe. Nie słyszałem takich powiedzeń. Nie wiem, jak to Nie się mówi. słyszałeś takiego czegoś? Nie. No to za krótko na tym świecie żyjesz. Boże. No, ogólnie Mikiego już oficjalnie usunęli z mojej szkoły. No tak, ogólnie to oficjalnie. No, teraz już nie z naszej, tylko z mojej. To były piękne czasy. Weź mi na nie przypomina, bo się łezka ma Ła, wkręci. ja tam ten, na pożegnanie jakiś wierszyk mówiłem, już go nie pamiętam. Nie, ale fajnie wyszło to przedstawienie. No, tam krowa, to ja tam mówię, pani, to trzeba coś z rolnictwa, bo to Miki tam kończy, nie? No dobra, się zrobi. Nie no, tak na serio, to tam ja tam się nie udzielałem. Ja chciałem coś innego mówić, ale no, nie wyszło. Dobra, wałek gasimy. Właśnie, Miki, jak to jest z tym wałkiem 60, bo ja już nie ponimaję tego. No, nie wyłączysz wałka, i nie podniesiesz w jednym Aha, ciągu. czyli musisz mieć włączony wałek, żeby podnosić, tak? Tak. Ty, ale ja ostatnio nie jestem głupi, nie? Bo tak w 60 coś olej ciągnie. Jak owijaliśmy wtedy, nie? No. I ten. Ja tak mówię, nic nie mówię, pewno ten przewód niedokręcony albo wiadomo usterka, nie? A potem na końcu, nie? Ten taki pan tam, ten co pomagał, wiesz, no pomagał tam, wiesz, folię zapinał i tak dalej, Pan nie? Aleksander. Tak, dokładnie ten. Ja tu nie chcę mówić po imieniach i nazwiskach i ksywkach i tam innych tych, bo tu się jeszcze ten, nie? I pomagał tam, nie? I ja mówię, no dobra, no to pewno tam nic nie ten, ja mówię, nie zgłaszam, nie? Ten właśnie pan, co pomagał, mówi, o tu olej ci cieknie, nie? Jak już kończymy, nie? Już, wiesz, spinamy tam, znaczy spinamy. No wiesz, tą blokadę zakładamy tam na owijarce, żeby się do tyłu nie przechylała. Nie? I ten mówi, olej ci tutaj elek cieknie, nie? I ten mówi, ku, a jeszcze awaria na koniec, nie? A ja tak się nic nie odzywam, nie? Udaję, że nie widziałem, nie słyszałem, nie? Ale nie wiem, no bo wiesz, a za słabo był po prostu ten. Jak jest szybko, znaczy się nie szybko złączę, tylko to złącze, co się wkręca. No wewnątrz wkręca złącze, nie? No.
Znaczy, normalnie go nie wkręcasz, ale jak zanim, jak na przykład masz nowy wąż, no to wkręcasz ten Serio, normalnie. do tego silnika nie idzie tymi workami napełnić? R musisz kliknąć w środku. Nie idzie. To nie idzie, musi. Musi iść wyginek. Trochę GPS-a przeprzestawię. No nie mogę kliknąć R. Wejdź i zobacz. Teraz. A ty nawóz kupiłeś, jełopie. To jest nawóz? No. Jak to jest nawóz? Na pewno. Ja pierni. Jezu Chryst. Chciał posiać nawóz na pole siewnikiem. Ojeja. Dobra, lecimy dalej 60. Ale ładne malownicze tereny są. Tam już rzepak żółty, a ja tu jeszcze nawóz sieję na ten mój. Ale. Piękne tereny są na. No. Tam dzisiaj sąsiadowi pomagałem, bo sąsiad trochę się nie wyrobił. Ostatnio z pracami, znaczy się nie wyrobił się. Trochę przeze mnie, ale się nie wyrobił. I mu pomagałem dzisiaj i ten miałem okazję pojeździć takim właśnie ursusem dużym. Się chodzi mi o Mikiego, nie? Byście nie myśleli, że w realu. No w realu to jeszcze nie siedziałem za sterami jakiegoś ursusa serii ciężkiej. Największy ursus jaki jeździłem to chyba 60. O boż! No co, no tak. Ty tam 914 to podobno. O ta, 914, a 60, no A naprawdę. najmniejszy ursus to 28 jakim jeździłem. A średni jakim jeździłem to 30. A nie, sorry, ja 912 przecież jeździłem. Teraz mi się Właśnie. przypomniało. Ja przecież jak gnój wuja woziłem, znaczy woziłem. Pan Stach mi dał jeździć. Co Tur prawda. jeszcze kupię te dwa worki, drogie nie są. Zaś to przywieź ten nawóz do domu. Ty, a ty tam masz dwa big bagi w shopie, znaczy w stodole. Jeszcze tu worki, to nawóz zanim zużyjesz, to na zapas już można kupimy. Na parę lat. Inek co roku kupuje i sieje ten na jeden przejazd jeden, żeby sprawdzić skuteczność nawozów, czy są oszukane w którymś roku, czy nie. Tak, tak. No. O Boże, tu się zjechali do mnie ludzie, słyszę, przez okno. Ty, ale nie no. Tak, patrzenie to tak, na takim małym poletku to nie było widać, że nie ubywa, nie? Ale na takim dużym to, a nie, w sumie to już prawie koniec mam ty. Bo tak wiesz, raz jechałem z jednej strony, a z drugiej i tak mówię, o kurde, jeszcze dopiero co zaczęte praktycznie, nie? A tu tak patrzę, że ten... Ty, a ty tego wiesz, wiesz kogo się spytaj, co tam mówi, że tam... Że nie mój interes, pamiętasz, nie? To weź się spytaj, czy Aha. jakieś roboty nie dostał, czy czegoś. Weź tam napisz do niego, tam wiesz, co tam, jak tam i tak dalej, nie? I potem wiesz, i potem tak ciach, nie? I wiesz, nie? Ty Więc... co? Czy jakieś roboty nie dostał, czy czegoś, bo... No mówi, że nie ten, że nie mój interes i wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, o kogo mi chodzi, nie chcę tu głośno mówić. Tak, wiem, kuź, pamać. No rozsiewa, załączony tam na pewno. Dobra, tu mi ile zostało? Trzy przejazdy jeszcze. Tak na oko. A Dalej ten... kończy odcinek? Coś, ty jeszcze pojadę, może sobie obsiać jedno pole. Tak samo jak w zeszłym, znaczy w zeszłym, tamtym odcinku z wiosny też. Nawóz rozsiałem i zdążyłem zasiać pole jeszcze, nie? Tylko, że rozsiewałem na 3 razy mniejszym polu nawóz, a siać to bym siał to samo pole, nie? Znowu. Bo znowu mi zostało to samo, nie? Bo zawsze zostawiam to pole sobie na jarę zboże, bo ten, czy mi kiszonki starczy przez zimę, nie? Jak mam wyliczone, że mi starczy, no to... No to ten, no to sieje No zboże. bo się zabije chyba z tymi workami z nawozem. Na łyżkę się weźmiesz i tyle. A jak ja przyjechałem 12 przecież. No to było łyżkę se na tuza zapiąć. Jak łyżkę na tuza? Adapter byś sobie kupił. O, za co? Za 200? Wpawałbyś za 200. Uspałeś Dobra. to ja wiem, żebym uspał sobie za 200, to wiesz, co bym sobie uspał przyczepę. Ej, ja jestem głupi, nie? Zamiast sobie jeździć ładnie z kabiny na tym GPS-ie, to jeździłem z zewnątrz, nie? Ja wiem, że ty jesteś głupi, to bardzo.
Mogę sobie brudzenie włączyć akurat na czas odcinka, żeby ten, ta siewka się ubrudziła tak ładnie od nawozu, bo ona na biało się brudzi. No i by było spoko. Teraz aby ten pomarł na 10. Po co? Bo mam worki z nawozem na siewniku. To na wsteczny mieć, to ci nie spadną raczej. Spadną, bo ta klapa jest wprost nieprzenikalna. Ale, a nie, do kabiny się nie da wsadzić. Ej, fajne to by było, jakby się do kabiny dało wsadzić. No i bym sobie worki 50-kilowe do kabiny przyjął. Nie no, w 12 to byś zmieścił z 4. W realu. Ale w kabinie, worki, kilowe. Mój kierowca woził AdBlue w kabinie, więc ty mi nie mów, że się nie da. A AdBlue czemu, nie? Właśnie ojciec go pieprzył, nie? Bo to te bańki, wiesz. Bo w bańkach kiedyś ojciec kupował, jak na stacjach nie było jeszcze AdBlue, bo AdBlue się pojawiło już 2-3 lata temu dopiero na stacjach, nie? To w bańkach kupował takich tych, nie wiem, 25 litrów, może więcej, nie? No to w takich kupował i ten, kierowcy zawsze ten, u mnie w garażu zostały. Pamiętam, zawsze było, zawsze się cieszyłem, jak dostawa AdBlue była. Bo ten, bo to było takie fajne. O Boże. Nie, bo zawsze przyjeżdża jakiś raben czy coś, nie? Solówką i ten, i widlakie sobie rozładowywałem i... Cyk fu. A zaś jak będzie nowy Dżungir, to... Ej, a gdzie, o, tu jest MTZ, jak widzicie, hałda gnoju, tak. Weź to wywieź wszystko. Dobra, 60. O kurde, ja miałem opuszczony rozsiewacz cały czas, a nie się nie skopnąłem. Dobra, czy mi tu przejdzie? MTZ przejdzie, ale ile mam jeszcze odcinka, aby? Ej, 16 minut, no to myślę, że taki z nawozu odcinek wam wystarczy i no, a se zasieję poza odcinkiem, to. Ale w sumie wy jeszcze nie widzieliście w ogóle uprawy osiewnego w akcji. Dobra, będziemy kończyć. Trzymajcie się, łapkujcie, komentujcie, subujcie. Cześć!